Racibórz Pszczyna to droga, bym powiedział, tej kadencji samorządu. Tu samorządy z tego nazywanego subregionu zachodniego, ale Raciborza i Rybnika bardzo mocno przygotowywały się przez lata do tego, aby sięgnąć po europejskie środki i mamy efekt. Zaawansowana już budowa w Rybniku na terenie miasta Rybnik, poważne inwestycje drogowe, mostowe, przekopy, przejazdy i to się już dzieje. Tutaj dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o drugim etapie, obwodnica Raciborza, też poważne środki europejskie. Jesteśmy gotowi już powoli do ogłaszania przetargu. No jak ogłosimy przetarg, to już mam nadzieję robota ruszy. Pozostanie nam jeszcze w środku odcinek około 20-kilometrowy między Rybnikiem a Raciborzem, ale to już perspektywa kolejnej kadencji i kolejnych wielkich środków europejskich. Spotkaliśmy się dzisiaj głównie po to, żeby powiedzieć, na jakim etapie są przygotowania do budowy tego raciborskiego odcinka drogi Racibórz-Pszczyna, w sumie połączenia od wtedy A1, bo to jest ten główny nasz kierunek. Uspokoić trochę mieszkańców, bo to jest bardzo drażliwy problem. Każdy się pyta, kiedy będę już jechał, a to jest wielka inwestycja. Łączny odcinek to jest ponad 24 km. Droga dwujezdniowa, wiele węzłów drogowych, tylko na odcinku raciborskim, dwa mosty, jeden nad Odrą, drugi na ulicę, trzeci wiadukt kolejowy, więc rzeczywiście tych obiektów mostowych, wiaduktów bardzo dużo. Zakładamy, że kończymy w 2022 roku. Jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu. Nic nie wskazuje na to, żeby tutaj nastąpiły jakieś opóźnienia. W tym roku oby udało się włonić wykonawcę i w przyszłym roku wczesną wiosną rozpocząć roboty, tak żeby rzeczywiście do tej ulicy Sportowej w Rybniku dojechać, choć podkreślam, pierwszy odcinek to od Rudnika do ulicy Piaskowej w Raciborzu, pierwsze niecałe 8 kilometrów. Dla subregionu zachodniego to w pewnym sensie taka droga, która będzie miała i podstawowe znaczenie komunikacyjne, ale też również gospodarcze. Stąd myślę, że kolejna dekada to będzie czas, gdy będziemy głośno mówili o budowaniu, o tym, by łączyć te dwa odcinki. No i na pewno czas poszukiwania pieniędzy, poszukiwania możliwości sfinansowania tego projektu. Trzymam kciuki za tą inicjatywę.